Witajcie, kochani. Dzisiaj razem z Wami chciałabym przebrać Nelusię na taki jesienny spacerek. Myślę, że ubierzemy jej taką fajną różową kamizelkę i kupiłam futerkową już jakiś czas temu i wygląda w niej cudnie. Myślę, że tak, łapki, nie drapki, tak jak ma teraz na sobie, tylko byśmy ubrali może takie z weluru, żeby były cieplejsze. No wiadomo, skarpetusie, jakąś może różową bluzeczkę do tego wybierzemy pod spód, jakąś moją czapeczkę robioną na szydełku i myślę, że będzie fajnie wyglądało. No i potem pokażę Wam, jak ją ubiorę, jak ją przygotuję właśnie do takiego fotelika samochodowego, jak ona będzie w tym foteliku wyglądać. Na razie to nie jest jakoś świetnie przygotowana, bo po prostu ją do tego fotelika włożyłam, żeby zobaczyć, jak ona się w nim prezentuje, bo jeszcze nigdy nie była do tego fotelika wkładana. Bo to jest nowy fotelik. Kupiłam go niedawno. No i jakoś tak nie było czasu, żeby się tym pobawić, więc fotelik wylądował w piwnicy. I tak jak z tego, co widzę, już tu się materiał podarł, z czego po prostu no, nie jestem do końca zadowolona, no ale trudno. Zrobiłam taką głupotę, więc tak jest. Moja wina. No i na to już nic nie poradzę. Najwyżej tutaj troszkę przeszyję. On nawet tego nie widać na filmiku. A nie, widać tutaj. O, takie zadrapania. Gdzieś musiałam przy przenoszeniu machnąć. No i też mam nadzieję, że mi wybaczycie dzisiejsze sztuczne światło i te cienie. Bo cały dzień czekałam na ładną pogodę, właściwie cały tydzień czekałam na jakąś taką w miarę możliwą pogodę i słoneczko, żeby można było ten film nakręcić przy świetle dziennym, które no, moim zdaniem jest zdecydowanie najlepsze do fotografowania i do robienia zdjęć i do nagrywania filmów, Boże, co ja mówię. Ale no niestety taką mamy pochmurną pogodę przez cały tydzień. Słońce wychodziło oczywiście tylko wtedy, kiedy ja byłam w pracy, więc no samo przez się rozumie, że tych filmów nie mogłam zrealizować. No a po powrocie do domu, no to wiadomo, od razu było szaro, buro, ciemno, zimno, więc tego światła tak naprawdę do mieszkania wpadało tyle co nic. Więc dzisiaj już chciałam nagrać ten filmik ze względu na to, że postanowiłam sobie, że filmiki będę wrzucać w każdą niedzielę po południu. Czy mi się to uda nagrać w tygodniu, czy właśnie przez weekend, to tak właśnie sobie postanowiłam, że będziemy każde odcinki wrzucać na kanał właśnie w niedzielę wieczorem. No i mam nadzieję, że to mnie trochę zmusi do takiej systematyczności, żeby te filmiki jak najczęściej się pojawiały na tym kanale, żeby znowu go tak nie zaniedbać jak ostatnio. No mam nadzieję, że będziecie trzymać za mnie kciuki i to się uda. Tutaj Wam chciałam jeszcze pokazać, mam taką jedną małą laleczkę. To jest fajna firma hiszpańska Berenguer, nie wiem do końca jak to się czyta, czy Berenguer. W każdym bądź razie po prostu ich lalki są boskie, ja je uwielbiam. Co prawda to nie są lalki Reborn, to są takie dzidziuśkowate lalki, lalusie, ale są no moim zdaniem rewelacyjne. Dla dziewczynek, dla małych dzieci to jest po prostu coś pięknego. I właśnie taką jedną mam teraz na sprzedaż. Będzie ją można znaleźć na OLX i na Allegro. A tutaj Wam pokażę drugą taką laleczkę, też tej samej firmy. Ona akurat nie jest na sprzedaż, bo ją kupiłam niedawno. Też właśnie się strasznie spodobała u mnie w domu wszystkim. No i postanowiłam, że ona jednak zostanie. Zresztą nikt by mi tej lalki nie pozwolił nawet sprzedać, bo ona się tak spodobała tutaj. Też jest, zobaczcie, no jest po prostu przecudna. O, tak sobie mogą nawet razem z Nelusią leżeć w jednym foteliku. Chociaż co za dużo, to niezdrowo. Odłożę je z powrotem do kołyski. Bo tutaj właśnie mamy kołyskę obok łóżka. W sypialni. O, więc sobie tutaj wszystkie lalusie śpią. A Nela czasem nawet i z nami w łóżku śpi, w kąciku. O ile mój kot jej stamtąd nie wyrzuci, bo nasz Ryszard jest taki męczący, że musiałam go teraz zamknąć, żeby mi nie przeszkadzał w drugim pokoju, bo Rysiek jak tylko widzi, że biorę lalkę na ręce albo cokolwiek z nią robię, chce ją przebrać, czy przytulić, czy uczesać, to w sekundzie Rysiek się znajduje i siada jej na głowie.
A jak nie na głowie, to po prostu siada na niej albo chodzi po mnie tak, żebym po prostu nie miała takiej możliwości, żeby cokolwiek przy tej lalusi zrobić, bo mi nie pozwoli, bo jest taki zazdrosny. No ale takie są koty, więc nic na to nie poradzimy. Kot jest taki, że trzeba go podziwiać, no nie? Dobra, to za dużo się może rozgadałam. Teraz przerwę na chwilkę. Ściągnę fotelik i przygotuję ubranka dla Nelusi, w które ją zaraz przebierzemy razem. Dobra, teraz zabierzemy się za przebieranie mojej Niuni. Właśnie tutaj przygotowałam dla niej ubranka, czyli taki fajny bodziak z żabocikiem. Pod spód jeszcze ubierzemy, wiadomo, że jest zimno, to ubierzemy zwykłe białe body z krótkim rękawkiem. Do tego spodenki. Jeszcze sprawdzę, czy to w ogóle widać. O, jest, widać coś. Takie ażurowe z serduszkami, z takim ładnym tutaj zdobieniem, albo zwykłe takie różowe. Chociaż właściwie one są praktycznie identyczne, więc myślę, że te będą zdecydowanie lepsze. Te zwykłe sobie odłożymy. Do tego skarpetuszki, które kupiłam chyba w Smyku w Krakowie, o ile dobrze pamiętam. Tak, te kupiłam w Smyku. No i kamizeleczka, o której Wam wcześniej mówiłam. Taka futrzasta, którą kiedyś wypatrzyłam na Allegro. Była jedna, jedyna sztuka. Dałam do koszyka, po czym dałam kup, teraz już jej nie było. Ktoś mnie zdążył ubiec. Potem długo, 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 długo czekałam, aż się gdzieś w końcu pojawi ta sama. No i udało się, pojawiła się na Allegro. I chyba kupiłam ją za 16 zł, o ile się nie mylę. O, to jest firma... Nie wiem też, jak to się czyta. Nutmeg. W każdym bądź razie pisze się Nutmeg. I to jest firma, która oprócz Nexta i Nubi produkuje moim zdaniem najfajniejsze ubranka dla dzieci. One są po prostu tak bajeranckie, tak cudne, że no aż dech zapiera, jakie one są piękne. Właśnie wszystkie firmy, wszystkie ubranka, które mam właśnie z Nutmeg, są po prostu boskie. Dobra, to odkładamy. No i do tego mam. Aha, bo jeszcze się zastanawiałam, czy by jej bluzy nie ubrać, ale bluza nijak nie pasuje pod taki fajny futrzasty. No właśnie. Pod taką futrzastą kamizelkę, więc bluzę jednak odłożymy. Przykryjemy ją za to kocykiem, więc jeżeli by to było dziecko, to by było jej cieplutko. No, a że to jest tylko lalka, to też nie muszę się jakoś specjalnie starać, szukać, no, wiadomo, cieplutkiego jakiegoś body ubierać czy coś, bo to tylko lalka, więc nam nie zmarznie, ale żeby to wyglądało w miarę realnie, to ją przykryjemy jeszcze kocykiem. I tak, czapeczkę do wyboru mamy taką. Mamy taką. I taką. Te dwie zrobiłam ostatnio, czy to już jakiś czas temu, a to zrobiłam całkiem niedawno sama. Z takim wielgachnym pomponiskiem, ale nie wiem, czy to będzie pasowało. Myślę, że jakby już pasowała, to raczej ta albo ta. No ale dobra, zobaczymy w trakcie ubierania, co nam się najbardziej, która nam się bardziej spodoba. Dobra, to sobie przełożę, żeby mi tutaj nie przeszkadzało. Okej, teraz rozbierzemy moją Ninię. Tak, ściągniemy jej portusie. Od razu będziecie mogli zobaczyć, jak ona fajnie wygląda bez ubranek. Jakie to body jest cudne. Dobra. Prawda, że ją tak nieprofesjonalnie rozbieram, no ale wiadomo, że to tylko lalka, więc nie muszę się z nią jakoś specjalnie delikatnie obchodzić. Dobra. Czy może zmienimy jej pampersika? Nie zmieniałam go przedwczoraj, więc on nie jest jakiś brudny czy coś, ale żeby Wam pokazać to go zaraz zmienimy. Dobra, już jestem z powrotem. Tutaj troszkę poprawię kamerkę. Co prawda nie jest to jeszcze jakość taka powalająca, ale zamówiłam, tak jak wspominałam na grupie, zamówiłam nową fajną kamerkę właśnie do takich filmów na YouTube. No ale jeszcze niestety nie doszła. No i przypuszczam, że może jeszcze chwilkę iść, bo niestety w Polsce ten model jest niedostępny i muszę go
z Australii, no ale mam nadzieję, że niebawem do nas dojdzie. Dobra, teraz tak, ściągamy pieluszkę. O, zobaczcie sobie od razu, jak Minia cudnie wygląda. Sprawdzę, te nóżki się dziwnie układają przez to, że ona jest tutaj taka napchana i te nogi tak latają na boki, ale myślę, że to jej poprawię w najbliższym czasie, jak tylko będę miała więcej wolnego. I teraz tak, przyniosłam sobie moje ulubione pampersy. Co one tutaj mają, jakiegoś takiego fajnego miszka? Dobra, to zrobimy to własnym miszkiem. Tak, pampersy sobie odłożymy, żeby nam nie przeszkadzały. Nie wiem też, czy one nie są na nią za duże, bo to są niby jedyneczki. Wiesz, chociaż nie są takie największe, bo ja jej zawsze kupowałam zero, ze względu na to, że ona jest taka dość drobna, ale też nie wygląda jakoś specjalnie karykaturalnie właśnie w tych jedyneczkach. Ja tą sobie starą odłożymy na bok. Tutaj, o, odłożymy nową pieluszkę. Mi się tak, ten model właśnie, Nelusia moja, tak mi się bardzo spodobała, że miałam już nawet ostatnio kupić nową laleczkę, która po prostu, no naprawdę, jak dla mnie jest mega, strasznie mi się spodobała. No ale w międzyczasie wyszły takie troszkę inne okoliczności i stwierdziliśmy właśnie wspólnie, że no jednak zrezygnujemy z kupna tej laleczki i przeznaczymy pieniądze na remont, który no właśnie w najbliższym czasie planujemy, żeby do maja przyszłego roku się wyrobić. Mam nadzieję, że się nam to uda i wszystko pójdzie fajnie, bo już mam w głowie taki plan stworzony, mniej więcej jak tą przestrzeń zagospodarujemy, jak sobie tutaj fajnie można zrobić. No i jeszcze myślę, że można tutaj właśnie coś fajnego stworzyć dla rebornów, jakiś chociaż taki mały kącik, a właściwie dla mojego jednego reborniątka. Tak jak już mówiłam, raczej zostanę przy tej jednej lali. Chociaż chodzi mi po głowie, myślę, że wiele z Was dziewczyny kojarzy takiego reborna jak Joseph Fremont's Asleep, chociaż ten z otwartymi oczkami też jest bardzo fajny, też mi się podoba, ale myślę, że ten Joseph z zamkniętymi oczkami no jest taki bardziej realny, jeżeli chodzi właśnie o spacery, o takie rzeczy. No i no naprawdę skradł moje serce, jeżeli o to chodzi, bo ja też lubię takie duże, duże, duże lale, wyraziste. Nie mówię, że nie lubię tych małych, bo dla mnie są po prostu przebajecznie cudne, ale no jednak zawsze miałam te większe lalki i Nela jest taką moją jedyną laleczką, takim wcześniaczkiem, do której na początku trochę miałam problem, żeby się przyzwyczaić, ale po prostu teraz to bym jej za żadne skarby świata po prostu nie oddała, bo jest, no dla mnie jest po prostu ideałem. I jeszcze ostatnio znalazłam też taki bardzo fajny kit. Ona się nazywa chyba, tak, to jest Realborn Aria Asleep, chyba Aria ona się nazywa, o ile dobrze pamiętam. Taka jest nietuzinkową urodę ma, taka jest no troszkę inna. Ma taki nosek bardzo wyrazisty. No od razu widać, że taka rasowa lala, taka rasowa dziewczyna. Wygląda no naprawdę, urodę ma niesamowitą. No przynajmniej jak dla mnie, mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Taki nosiulek, taki dziubek, taki ma tu pyszczek taki. Taki długaśny. No jest po prostu prześliczna. No i jestem po prostu w niej zakochana. No ale tak jak już mówiłam, na razie stwierdziłam, że jednak nie będę kupować nowych lalek. Chociaż naprawdę mnie bardzo, bardzo, bardzo do tego ciągnie. No ale po prostu też nie czarujmy się, nie będzie czasu. Zresztą nawet teraz już nie mam czasu na to, żeby się jedną moją Nelą nacieszyć. Chociażby tymi popołudniami, gdy wracam z pracy. Naprawdę czasem ciężko jest mi wykrzesać chociażby pół godzinki na to, żeby ją przebrać, uczesać, nacieszyć się nią, a co dopiero jakbym miała dwie lale, to bym już nawet się nie mogła zdecydować, na którą laleczkę ten czas przeznaczyć.
A też szkoda mi, żeby stała po prostu na półce albo gdzieś leżała w kołysce i się kurzyła, bo to też mi o to chodzi, bo ja jestem raczej takim typem, który lubi się tymi lalkami cieszyć. No może co prawda nie wychodzę z nimi na spacer, bo się wstydzę. Może się kiedyś w końcu odważę, no ale zobaczymy. Ale no po prostu lubię się nimi tak nacieszyć właśnie tak jak teraz, że sobie coś przebiorę, że pójdę do sklepu, kupię im coś ładnego, coś fajnego je ubiorę. Może zaczynam się już powtarzać. No ale okej, dobra. O, teraz jeszcze zamontowałam jej skarpetusie. Teraz ubierzemy kamizelkę. Że to trochę zbyt szybko robię prawdziwego dziecka, tak uwierzcie mi, szybko nie przebieram. I to naprawdę trochę trwa, no ale zważywszy na to, że to jest lalka, to nie muszę się z nią aż tak delikatnie obchodzić, jak z żywym noworodkiem. Dobra, teraz tak zapniemy tą kamizeleczkę i jeszcze wybiorę jej jakąś czapkę. Tylko nie wiem, czy ta będzie fajna, czy jednak ta. No nic. O, tutaj podniesiemy łepeczek. Czyszczymy włoski. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała w tej czapusi. Tej czapusi nawet jeszcze naprawdę nigdy nie przymierzałam. O, super. Super, chociaż może troszeczkę dużowa jest, nie? Tak wygląda na taką wielgachną. Czy zobaczymy tą drugą? Już tą drugą się kiedyś ubierałam i wyglądała w niej też całkiem fajnie. Przydamy ten kwiatuszek tak o, bardziej na bok. O, myślę, że ta będzie lepsza. Nie? Tak mi się wydaje, że ta będzie dużo, dużo fajniejsza. Nie wiem, czy jej coś pod szyję ubierać, czy nie. Żeby nie chcę, żeby też miała tutaj za dużo, żeby była taka, jakby się miała zaraz udusić. O! I patrzcie się, jak cudnie wygląda, jak taki mały, różowy misio. Mały, różowy, pyzaty misio. Oj, właśnie nie trafiłam do końca w kamerę. Zobaczcie sobie, jaka ona jest realna. Jeszcze tak, jeszcze jakiś smoczuś jej dobierzemy. Właśnie się zastanawiam nad takim. To są właśnie jedne tylko z nielicznych smoczków, które mam. I po prostu jak mam jakiś wybrać do danego stroju, to mam naprawdę spory dylemat. Bo jestem w ogóle fanką smoczków i tych smoczków mam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. No może nawet nie będę mówiła ile, bo to aż przeraża. Więc ostatnio tak jak sobie przeliczyłam koszt tych smoczków, ile na nie wydałam, to tak naprawdę mogłabym kupić za te smoczki dwie lale takiej średniej jakości. Powiedzmy nie jakiejś specjalnej, o chyba ten pasuje najlepiej, nie jakiejś specjalnej, realnej takiej jak Nela. Ale takich jak Nela to bym na pewno mogła spokojnie jedną kupić i to taką, no, porządną, super ekstra realną lalę za te wszystkie smoki, które kupiłam. No już tam nie liczę w tym magnesów i przesyłek, bo tam chociaż no magnes też trochę kosztują, bo jeden magnesik, no to tak wychodzi chyba około złoty 20, około złotówki. To zależy, które kupowałam, bo do tych nowych smoczków już kupowałam do Neli te bardziej takie płaskie i troszkę mniejsze. Z kolei do poprzedniej mojej lali, do co to była? Greta by Andrea Arcello. Kupowałam te magnesiki dużo większe, bo ona miała całkiem inne ułożenie tutaj usteczek. I jednak lepiej ten smoczek się trzymał, jak ten magnes był dość spory i przylegał tutaj do całych ust, więc cały smoczek ładnie leżał. No a u Neli niestety nie da się tak zrobić, tamte magnesiki nie pasowały, musiałam je wszystkie oderwać i przyklejać na nowo. No ale to też nie był jakiś problem, to jeden wieczór, taki wolny wieczór musiałam na to poświęcić, żeby wszystkie te kleje pościągać, magnesy pościągać i tutaj je poprzyczepiać na nowo właśnie w taki sposób, troszkę mniejsze i trochę niżej, żeby nie nachodziły jej tutaj na ten dziubulek, bo niestety wtedy one tak nieładnie odstają i to nie wygląda zbyt estetycznie, to od razu widać, że coś jest nie tak. Dobra, teraz na chwilkę przerwę, wezmę fotelik i pokażę Wam, jak usadowimy
Nelę foteliku. Dobra, już jestem razem z fotelikiem. Tylko teraz zastanawiam się, jak to zrobić, żeby mnie nie było widać. Bo uwierzcie mi, że dzisiaj jestem naprawdę niewyjściowa, wymięta jak stare gacie i naprawdę nie chcielibyście mnie teraz oglądać. No ale mówi się trudno i spróbuję się jakoś schować. Może następnym razem wam się troszkę bardziej pokażę. Mam nadzieję, że mojej głowy tutaj nie będzie widać. Naprawdę też nie mam problemu z tym, żeby się pokazać, ale tak jak mówię, ostatnio nie czułam się najlepiej i niestety też nie wyglądałam najlepiej. Na początku złapało mnie grypsko. Trzymało mnie jeszcze trochę przez ten tydzień. Teraz już powoli wszystko odpuściło. Nawet już katar tak naprawdę się skończył. Ale przez to, że nie czuję się najlepiej, po prostu wracałam nieraz z pracy i kładłam się na 5 minut, po czym spałam oczywiście 5 godzin. No ale cóż poradzić. Przynajmniej się wyspałam. Taka też jest, taki też urok chorób, że no niestety trzeba to odchorować i... Dobra. Teraz może tutaj do łapki damy jej jeszcze takiego misia, z którym do mnie przyszła. O, myślę, że to będzie całkiem fajnie wyglądało, tylko zastanawiam się jeszcze nad tym smoczkiem. Czy ona nie będzie bardziej taka realna bez tego smoczersa? Czyli tak, o, główkę damy. No nic, zobaczymy. W razie czego wzięłam drugi taki smoczek, który jej ewentualnie możemy położyć, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Dobra, teraz myślę, że możemy ją przykryć jeszcze kocykiem. Ten kocyk, powiem wam, że kupiłam za całe chyba 4 złote w Lumpeksie. Zupełnie przez przypadek kiedyś weszłam po taki... chciałam zobaczyć za kawałkiem futerka. Jego futerka jak futerka. Po prostu kurtki z futerkiem, kapuzy z futerkiem. Cokolwiek, co mogłabym po prostu odciąć i zrobić z tego... taki właśnie chciałam zrobić wnętrze tej wyściółkę, podpinkę do czapeczek dla rebornów, ale niestety na to nie trafiłam, za to już nie mówię, ile ubranek dla lalki kupiłam, bo tego jest po prostu, są takie masy w domu, że wczoraj jak zaczęłam w tym układać, w takich rzeczach, co już ich ani nie ubieram, ani są właściwie na Nele nie są zbyt dobre, znaczy w sensie są albo za duże, no za małe raczej nie, ale za duże, albo takie, które mi się po prostu znudziły. Uzbierałam parę worków tych ubranek i część wyniosłam do piwnicy, część wystawiłam na Allegro, a część wyniosłam po prostu do kontenera z odzieżą używaną. Bo tego są takie tabuny w domu, że naprawdę no, ciężko to wszystko przewalać. Ja to jeszcze trzymałam w sypialni w raz, dwa, trzy, czterech, pięciu szafkach. Więc tak naprawdę lalkowe ubranka zajmowały więcej niż moje ciuchy, więcej miejsca niż moje ciuchy, więc musiałam coś z tym zrobić, bo moje ciuchy już były tak upchane w szafie, że ostatnio jak ją otwarłam, to nie tylko że spadły wszystkie półki, to jeszcze poleciał pręt, na którym były zawieszone ubrania, więc stwierdziłam, że nie, tak nie może być, muszę lalkę trochę wyprowadzić, tym bardziej, że też nie mam czasu jej tak często przebierać, tak jak już mówiłam, więc no niestety Nela będzie trochę poszkodowana, ale zostawiłam jej co prawda dwie szafki i pod łóżkiem taki jeszcze jeden koszyk z ubrankami, żeby tam pomieścić jej wszystkie rzeczy. Dobra, trochę się rozgadałam. Teraz popatrzcie sobie, jak Nelusia wygląda w tym foteliku. Myślę, że w miarę tak realnie, że spokojnie można by było z taką Nelusią pójść na spacerek. Jeszcze tutaj, o, zobaczymy, jak będzie wyglądał, jakbyśmy jej ten smoczek zamienili, może bym kogoś gdzieś tu położyła. O, myślę, że też to wygląda niegłupio. Co o tym sądzicie? Mam nadzieję, że on nie spadnie, jak go tak przechylę. No, troszkę się zsunął. Ale myślę, że wygląda w miarę realnie i tak spokojnie mogłabym z nią wyjść na spacer. Oczywiście, o ile by mi na to moja odwaga pozwoliła. O, teraz wygląda dużo lepiej. Mogłam to od razu zrobić.
żeby to było widoczne. Dobra, może teraz ciągnę i ten kocyk, to sobie zobaczycie, jak to wygląda w takim bardziej naturalnym świetle, bez tego cienia wielkiego. O, tak wygląda bez kocyka, a tak wygląda z kocykiem. Myślę, że naprawdę tak słodko. Z nią wyjść. Myślę, że nikt się nie przyczepi, że jest za lekko ubrana w takim stroju do dzisiejszej pogody. Właściwie nawet nie wiem, ile mamy stopni teraz, bo nawet nie spojrzałam dzisiaj na termometr, bo nie miałam takiej potrzeby, żeby wychodzić z domu. Ale myślę, że jest coś koło 13-14 stopni na zewnątrz, a może być trochę więcej, może 16. No ciężko mi powiedzieć. W każdym bądź razie ja jestem raczej takim typem, któremu jest zawsze gorąco i mi jest zawsze ciepło, i więc ja tak naprawdę raczej nie marznę. Wszyscy ludzie w zeszłym tygodniu widziałam, wychodzili z pracy w kurtkach zimowych, w czapach, w rękawiczkach, a ja zadowolona szłam sobie w krótkim rękawku i w ogóle patrzyłam na ludzi jak na kosmitów, że im jest zimno, a oni patrzyli na mnie jak na głupka, że chodzę taka roznegliżowana w takie zimno. Mi było tak naprawdę ciepło. No ale okej, to już to pomijając, myślę, że jeżeli chodzi o Nelusię, to jest... O, ściągnę tego smoka, to sobie lepiej zobaczycie. Że jest adekwatnie do pogody ubrana i myślę, że tak, o, jeszcze ją wam pokażę tak z bliska. Myślę, że spokojnie tak moglibyśmy sobie tak wyjść gdzieś razem na spacerek. Albo właśnie gdzieś pojechać. Dobra, teraz powoli razem z Nelą będziemy się z wami żegnać. Ja zabiorę się za montowanie filmu i wrzucanie go na YouTube. A, zapomniałam Nelusi ubrać, teraz widzę dopiero łapek, nie drapek, bo jej kupiłam takie fajne welurowe, no ale to nic, już zostanie bez tych łapek, nie drapek. Jak jest przykryta kocykiem, to tak naprawdę tych łapeczek nawet nie widać. No ale trudno, no to moja wina zapominalska. Mimo tego małego faux pas z rękawiczkami, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie koniecznie kciukaski w górę. Mam nadzieję, że to mnie jeszcze bardziej zmotywuje do nagrywania kolejnych filmów i te filmy się będą pojawiać, tak jak już wspominałam, regularnie na moim kanale, co tydzień, w niedzielę wieczorem. To do zobaczenia, dziewczyny, żegnamy się razem z Nelusią. Pa, pa!